Cześć wszystkim, siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Jest kamerka, mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Zobaczymy, czy będzie ona na stałe. To zależy od tego, czy kamera ma jakiś wpływ na to, jakie są osiągi w filmie, czyli jaka jest ilość łapeczek. Także zostawcie im więcej łapeczek, tym bardziej mnie przekonacie, żeby kamera była. Serdecznie oczywiście Was do tego zachęcam. Zagramy sobie w Angry Birds, Epic i jeszcze jakieś inne gierki, będzie taki zlepek gierek. A to dlatego, że to tak myślę, że lepiej to wygląda. Jeden film rzucam, ale gierek jest do wyboru, do koloru, także to już od Was będzie zależało. W opisie będziecie mieli jakby, czy nawet w tytule będą wymienione, jakie gry sobie grałem. Dobra, mamy jakąś esencję. Czy tylko mi się wydaje, czy po aktualizacji BlueStacka, bo ja gram na BlueStacku, Angry Birds Epic chodzi płynniej. Tak mi się coś wydaje. Nie mogę nic wylosować. Chodźmy do tych świnek. Zdobędziemy sobie troszkę srebrnych medali. Znaczy monet, nie medali. Oczywiście, słuchajcie, co jeszcze będzie ważne takie, żeby Wam zakomunikować? Okej, okay, weźmiemy sobie jakiegoś Angry Birdsa. Ten paladyn. Czy może... A, weźmiemy od Łukasza. Ptasza. Zakomunikować Wam co chcę. Komentarze zostawiajcie pod filmem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że chciałbym bardziej skoncentrować się na Was, na budować fajną społeczność, z Wami porozmawiać, więc mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Będę odpowiadał na następnych filmach, na komentarze, które zostawicie pod danym filmem. Mam nadzieję, że to się jakoś Wam spodoba. Na ten komentarz, który odpowiedziałem, będę zostawiał po prostu serduszko do tego komentarza, jeżeli na niego odpowiedziałem, tak? Myślę, że to oczywiście ta gra idzie płynniej w dziwnie. I tak to by wyglądało, także tak się nastawiam, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Gry to będzie taka seria. W ogóle możecie mi powiedzieć coś, jak się nazywacie. Wasze imiona, ja Patryk się nazywam, także jak ktoś nie wiedział, nie będę zwracał się do Was po niku, tylko po imieniu. A i co jeszcze jest takiego, czekajcie, sprawdzimy, czy ta świnka ma tutaj, nie ma odporności na negatywne efekty, więc możemy zrobić coś takiego. Wow, jakie obrażenia tutaj nadali. Zapraszam Was na mojego Twitcha, link macie w opisie. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest Twitch, to jest to taki portal do streamowania, grania na żywo. Ja tam sobie będę streamował, tam będę grał, więc serdecznie zapraszam, zostawcie tam followka i oczywiście zapraszam Was też na mojego Instagrama, żebyście tutaj byli na bieżąco. Mam tam dwa Instagramy, więc zapraszam serdecznie. Instagram też będę starał się jakby rozwijać. Mam też swojego Discorda, ale z nim jeszcze nie zrobiłem. I mam nadzieję, że się uda coś ogarnąć. W ogóle też będę, no, na Discorda warto zmieniać, bo będę tam na Discordzie, będę starał się grać z Wami. Jeżeli macie jakieś swoje kanały YouTube i coś takiego, to możemy się umówić na jakąś wspólną rozgrywkę i będziemy sobie wspólnie grali. Ile już mamy? 3 minuty tego filmu. Nie wiem, czy nie mówię za cicho, słuchajcie, bo ten mikrofon to jest taki... Muszę sobie mikrofon, słuchajcie, kupić. Bo ten tutaj widzicie jest taki średni. Dobra, tak, o, może troszkę głośniej dam gierkę. Zobaczymy, ile srebrnych monet mi tutaj wyjdzie. Ajajaj, no dobra, nie będę używał esencji, bo to szkoda. Jeszcze zanim zaczniemy, słuchajcie, bo tutaj ważną rzecz trzeba ogarnąć. Myślę, że wezmę sobie reklamę, obejrzę. Dobra, obejrzałem reklamę. I teraz, no okej, okay, dostaliśmy jakieś tam rzeczy. Ja jeszcze bym z chęcią skorzystał tutaj z tego, bo mamy, chyba piąty jest dzisiaj, a nie czwarty, więc zaraz wracam. Widzę, słuchajcie, że mam darmowego rola jeszcze tutaj, więc zaraz wracam. No dobrze, słuchajcie, sprawdźmy, czy mam szansę razy 3 na zdobycie legendy. No właśnie, tak działają te szanse. Chyba są, to jest zepsute i to w ogóle nic nie daje. Chyba tyle, słuchajcie, widzimy się w następnej grze. No dobrze, Plants vs. Zombie 2, może w końcu uda mi się przejść całą tą grę. Tu widzę jakaś jest oferta, ale no niestety, no, nie będę wydawał pieniędzy na grę, bo mnie po prostu nie stać. Mam swoją rodzinę i inne wydatki są ważniejsze. Dobra, tu możemy podlać tego i pewnie pszczółka będzie jeszcze, nie? Żeby
Okej, zmniejszyć czas. Ciekawe, co dostaniemy za to. Myślę, że dzisiaj możemy tego kabaczka sobie boosta użyć i idziemy do następnego miejsca tutaj, żebyśmy mogli sobie powalczyć. Do czego są te klucze? Ciekawe. 17 runda, czy tam poziom? Czy no poziom chyba 17, mogę to tak powiedzieć. Never have more than. Aha. Nigdy nie można mieć więcej niż 14 tych roślinek? Ciekawe. No dobra, weźmiemy tak. No, nie wiem, czy tego bąkiczoja, a spróbujmy z tym bąkiczojem. Ciekawe, jak mi pójdzie. Dobra, czyli oczywiście bierzemy naszego słonecznika na początek i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, bierzemy tak. Tu będziemy mogli zjadać właśnie te murki. Mamy słoneczko. Okej, dobra, tylko że widzicie, będę musiał tutaj użyć o właśnie tego pana. Cyk. Możemy zjeść kolejny nagrobek, więc to jest akurat bardzo, bardzo nam pomocne. Ile mamy? 150. Nie wiem, czy ten Bonki Choy nam pomoże. Słuchajcie, byłoby na pewno bardzo fajnie, jakby się udało go tu postawić. Właśnie. Zobaczymy, czy to w ogóle pomoże. Ten Bonki Choy, chyba daje radę, nie? Dobra, słoneczka bym poprosił. Damy tutaj kabaczka. Wow, jest ulepszony. O, to warto właśnie inwestować, myślę, w te nasze kabaczki. Ile? Zostało mi 6 roślinek w ogóle mogę użyć. Także widzicie. Dobra. Okej. Weźmiemy tak. Damy tu tak. Kolejny nagrobek byśmy mogli tutaj rzucić. Dwie roślinki w ogóle zostały. Poproszę o kabaczka jeszcze jednego. Zróbmy tak. Dobra, pięknie, mamy listek. No i co, już słoneczników mi tutaj nie będę używał. Moim zdaniem, bo to raczej się nie opłaca. Jest pan Bąki. Dobra, zróbmy tak. Dobra, no i teraz pytanie. Dobra, będziemy zbierać pieniądze. Zostało mi jedna roślinka do końca. Ciekawe, czy to w ogóle coś da. Zróbmy tak. Dobra. Teraz po prostu będę używał te listki. Dobra, nadciąga ta fala. Od razu tutaj rzucamy. Pięknie. Jeszcze raz. Mamy. I jeszcze raz. Nie ma, że boli. Cały czas tu będziemy ich spamować. Chyba to wygraliśmy. Tak mi się wydaje. Tu bym mógł nawet zrobić coś takiego. O właśnie. Dobra, poszło to wyśmienicie. Co to dostaliśmy? Jakiś. Co to jest? Listek plus jeden. Ciekawe, co to jest. Cały czas, słuchajcie, w tę stronę tutaj zerkam, bo mam jakby podgląd tego, co nagrywam. Widzę siebie samego. Dobra, mamy ten poziom pokonany. Nie wiem, co to było w ogóle, ale się udało zgarnąć. Czy mogę zasadzić coś? Nie, nie mogę. Nie zdobyliśmy żadnych sadzonek, ale dużo nam dał ten boost od tych roślinek. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy na następną grę. Dobrze, Plants vs. Zombie Heroes, czyli gra karciana. Lubię karcianki, więc jak najbardziej, słuchajcie, mogę sobie pograć. Zobaczmy misję, bo te misje roślinek byśmy musieli w końcu, muszę to przejść, nie? Okej, mamy tutaj nowego elektrozombie, Electric Boogaloo. Dobra, zobaczymy. Fajnie mi się gra tym deckiem właśnie groszkowym. Czwórka może nie. No nie dostaliśmy jakby takich fajnych rzeczy. Okej, co to jest? Bounce, random zombie. Okej, niech będzie. Zróbmy tak, może na początek. Aha, i koniec, tak? Koniec. No, zakończmy to. Są tu backup days. No to ładnie. Ej, panowie, tak się nie robi. Jeszcze od razu zaatakował. A to cwaniak. Co on to robi? Gives another plant. No, nie mogę teraz postawić. O ty dziadku, ty. Ale to jest za trzy. Cholercia, no mógłbym zrobić coś takiego i go zablokować. Dobra, tak zróbmy.
Tylko żeby on nie miał triku żadnego, bo mnie poskłada. Dobra, no wymiana. Taka, a nie inna. Dostaliśmy coś, co to jest? No to sobie zostawię tą kartę na razie. Dobra, mamy trójkę. I to myślę, że będzie bardzo fajna opcja. O właśnie. Tylko bez triku. Aha, plus dwa, no dobra, no chociaż tyle. Dobra, ciekawe czym pieniek strzeli tak w ogóle. Aha, ogniem. No dobra, no. Kulą ognia. Niech będzie. Mogę zboostować kolejnego. Albo dać na wysokości tego. Mogę zrobić coś inaczej, bo mam za 4, nie? Zróbmy tak. Ciekawe, co się stanie. Okej, okay, super. To robimy coś takiego. I on będzie boostował nasze pije. Co ona robi? Na bębnie gra. Aha. No co za gość? Ile on ma tych kart? Jasny gwint. No dobra, ale się wykłukuje z tych kart. Zostały mu 2 sztuki. Więc tyle dobrze. Co ja tu mogę... No to ładnie. Jezu, ile on ma tych kart. Dobra, 4, 3, 2. Myślę, że zrobimy coś takiego. I tak. Dobra, i to nam pozwoli jakby oczyścić tą linię i mniej obrażeń jakby zgarniemy. Temu została jedna karta, więc będziemy się bronić. Okej, okay, zamroź. Zrobimy sobie to. No czemu nie mogę użyć? Dobra, teraz. Okej. Okay. Dopak. +3, +3. Okej, okay, tu znowu na wysokościach jakby dostajemy boosta. Zrobimy tak, żeby go mroził jakby. Temu zrobimy tak, okej. Okay. Teraz mamy 3 tych. No nie, +2, +2 mu daje. Znaczy, że będzie miał +2, +2. Dobrze. Okej, okay, no myślę, że już ustabilizowałem tą sytuację i raczej to wygramy. Ile mam? Czekajcie. 3 i 4. Jakbym zrobił coś takiego... A nie mogę tu postawić, ale mogę zrobić tak. No daj tej roślince to. Okej. Okay. Ten co prawda mnie tu zwiedzie. O, tu go trafię, tu za 2. Kurka wodna, no. Co za gość. Poskładał mnie, ale oczyściłem znowu. Znowu linię. Okej. Okay. Zróbmy tak. I tak. Okej, okay, to powinno mi pomóc. Tak, w miarę. Tu już 10 obrażeń, tego tutaj wyczyścimy. Cyk. I wygrana, no słuchajcie, udało się. Idziemy jak burza. 10 biletów. Okej, okay, dostaliśmy coś tutaj. You got a new hero. Okej. Okay. Dostaliśmy nowego bohatera? Okej, okay, kogo możemy wziąć? Myślę, że tego Chompzilla weźmiemy. Okej, okay, troszkę Solar Lanców dostałem. No i odblokowaliśmy go, super. Tu już są questy typowo pod niego. Może jakbym sobie zrobił jakiś opening, słuchajcie. Today's challenge. Tu jakieś challenge są w ogóle. Ale to nie będę ich robił teraz. Tylko wezmę sobie jakby opening w paki. Ja bym chciał tu ten zwykłą paczkę. Tylko nie wiem, czy ja ją znajdę tak w ogóle. For you.
Z fosil. Za 200. No nic, no sprawdźmy może tą paczkę tu. Co dostaniemy? Jakieś nowe karty by się przydały. Okej. Okay. Dużo zombiaków. To co to jest? Okej. Okay. Aha, czyli tutaj do jakiejś wampirzy. No, może być. Słuchajcie, widzimy się w następnej grze. No właśnie, Frag Pro Shooter. Nie wiem, czy ktoś z was może kojarzy. Bardzo fajna gierka. Mi się podoba. Od czasu do czasu sobie w nią gram. Zaraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Zobaczmy. O, patrzcie, ja mam 1500 followersów. Nieźle. Nowy update był niedawno. Więc spoko. Tu możemy jakieś kluby. Patrzcie, ktoś tutaj gra nawet. Nieźle. Mogę skrzynkę jeszcze jedną otworzyć. Monety mamy. Okej. Okay. Ale nic takiego jakiegoś fajnego. Dobra. Tu niech się skrzynka otwiera. Ja wam pokażę mniej więcej, jak się w to gra. Ja gram na BlueStacku, więc to sterowanie nie jest jakieś takie wybitnie dobre. Ale zaraz zobaczycie. No właśnie. Dobra, lecimy. Jest to super strzelanie jakby. Ach, lubię grać tym snajperem. Nie mogę jej trafić, no. Dobra. Dobra, załatwiona. Tu jest kolejna. Ładnie. I kto nam tak niszczy tego tureta? Ten gość. No i mnie zjechał. No nie. Dobra, bierzemy tego. Naszego z gitarą człowieka. I lecimy. Dobra, załatwiony. No widzicie, jest tutaj ciężko, ciężko walczyć. Dobra, pokonaliśmy go. No muszę bronić. Jak tu bronią go? Tutaj gemy, jakaś apteczka. Dobra, idę obić im tą bazę, nie ma, że boli. Dobra. To jest gdzieś tu, nie? A, nie mogę tu wejść. Aj, no ale bardzo dużo mu obiłem tą bazę, więc bardzo fajnie. Bierzemy tego gościa, niech tutaj nam snajpi tych ludzi. Dobra, muszę tam wejść, bo mi bazę będzie obijał. Dobra. Jest ok. Na razie to wygrywamy pod każdym względem. Znaczy może nie pod każdym, ale jest dużo jakby... Ale gościa laguje. Dobra, jest. Udało się go pyknąć. Jeszcze minuta jest do została jakby. Noż cholercia, będzie mi tą bazę teraz obijał. Zniknął. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, jest, pokonałem go. Dobra, weźmiemy. Powinniśmy to wygrać. Patrzcie, 6 sekund zostało. No. GG. Nie było łatwo, słuchajcie, nie było łatwo, ale wygraliśmy.
Jak ktoś grał wam w tą grę, to bardzo polecam. Jest naprawdę spoko. Tylko tutaj nie wiem, jaki deck w ogóle używać, jakiego decku. Okej, 100 monet dostałem za darmo. No to tego raczej nie chcę. Nie będę wydawał jakby pieniędzy na tę grę, bo no bo mi szkoda, nie? Kredyty. Okej, dostałem jakieś kredyty. Nie wiem, co one dają, ale no nieważne. Lecimy do następnej giery. Dobra, słuchajcie, mamy wood turning. Jest to taka gierka, bardzo prosta obróbka drewna. Takie rzeźbienie w drewnie. Miała aktualizację ostatnio ta gra, więc chciałem właśnie zobaczyć, co tutaj ciekawego mamy do roboty. Jak macie jakieś fajne gierki do polecenia, to zapraszam, to mi możecie wrzucić. O, właśnie, przypomniałem sobie, co możemy zagrać jeszcze. Dobra, obrobimy sobie tu drewno. Patrzcie, możemy zmienić sobie do rzeźbienia w tym drewnie dłutko. No właśnie, brakowało mi słowa. No dłuto takie. Dobra, tutaj muszę to delikatnie jakoś porobić, żeby to ładnie to wyglądało. Dobra. W ogóle jakie wy streamy oglądacie teraz? Kogo najczęściej oglądacie? Oglądacie jakieś transmisje na żywo? YouTuberów czy streamerów? Korzystacie z Twitcha w ogóle? To jest bardzo istotne dla mnie. Patrzcie, wyrzeźbiłem już to w miarę. No niestety, tak ma to, a to żarówkę chyba jako taką robimy, nie? Niestety gry na telefon mają to do siebie, że no, są reklamy w nich. Dobra, no ej, elegancko mi ta żarówka wychodzi. Słuchajcie, mamy żarówkę, teraz ją pomalujemy. A dam wszystkie kolory, jakie są. Kolory świata. Dobra. I teraz możemy jakby wziąć to, te kreski zrobić tak jakieś dziwne. No dobra, i udało mi się zrobić. 94% accuracy, czyli jakby to powiedzieć, dopasowania, nie? 471 dolarów. No chciałbym tyle zarabiać, słuchajcie. Zmieńmy może grę. No, Brawl Stars, słuchajcie, dawno nie było Brawl Stars u mnie. Już dawno nie grałem. Trochę rzeczy się podziało nowych, nie? Weźmiemy sobie jakieś eventy. Zrobimy, odblokujemy jakąś skrzynkę na początek. Może ze dwie jeszcze. Coś dostaniemy ciekawego? No, nie bardzo. Może zmienię sobie bohatera. Brawlerka, bo... Zagrajmy jakimś pierwszym Shelly może. Chociaż mam 23 starsy Shelly, więc... Brokiem. Bardzo mało gram, więc może Brokiem sobie uda mi się pograć. Tu musiał sterowanie, słuchajcie, troszkę pozmieniać. Dobra, zróbmy tak. Okej, jest i Brok. Okej, spróbujmy to szybko sobie zestrzelić. Tą skrzynię. Oho. Gościu, zostaw mnie. Idę tu do krzaczorów. Nie wiem, czy ta mapa na Broka to raczej nie jest dobra. Okej, po kogo rozbił? Ja tu niech idę do tych krzaków, bo tu może ktoś się czaić. Może być przypał. Dobra. Warto by było się wyleczyć. Z sześciu bohaterów zostało. Ja muszę uważać. Muszę ostrożnie grać. Patrzcie, jak się tam gonią. Niech się zabijają razem. Dla mnie to lepiej. Dobra, mamy ulti. Może być ciekawie. Dobra, niech się tam biją. Okej, no fajnie to wyszło. Wygrałem. No to ładnie, słuchajcie, tak przypał, z przypału poszło. No i prawie ranking nim biłem. Nie wiedziałem, że mi się uda w ogóle coś takiego zrobić. Dobra, chyba skrzynkę odblokuję. Może jaką postać wylosuję w końcu legendarną. Ach, prawie, słuchajcie.
Ika, Mortis. No ale wiecie, mam mało pieniędzy, żeby tu ulepszać te postacie. Dobra, to tyle jeżeli Brawl Stars, zagrajmy w co innego. Dobra. Dream League Soccer 2020. Lecimy do akademii, bo tu muszę dokończyć jakby zarządzanie drużyną. Ale to co no. Okej, dostałem jakiś bonus za to. I transfery, teraz mogę kogoś kupić jakby. Mamy scoutów. Aha, you scout has found new player that we are putting transfer for match. Słuchajcie, jakieś ludzi tu nam dostał. Jakie mają? 70 do... No ten jest w miarę spoko. Zatrudnijmy go. Okej, okay, scoutik tutaj wykrył. Ej, fajnie to wygląda. Chuk Fuze został jakby wykupiony przez nas. Congratulations, making him first singing. Now let's put him into OK. Czyli musimy go tu jakoś tap the drag your new player into his desired position. Ale jaka jest jego pozycja? Tap on the player. 74 ma. Tylko jaka jest Samuel? RM. Ale to jest Martinez, to ja bym go nie mógł. A weźmiemy go tu, damy. Tu go damy. Niech tak będzie, bo tu mamy Martineza, to wiecie. Nie ma co. Ale mamy słabą drużynę. Będzie trzeba to wymieniać. Tak mi się wydaje. I może zagrajmy tutaj nowy meczek. Ciekawe jak mi pójdzie. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy. Oho, słyszę moje dziecko się tam coś wydziera. Ej no, kurka wodna. Dobra. Ej, nie tam! Muszę jeszcze dopracować to wszystko. Dobra, lecimy z typami. Aj, ale go zły przycisk kliknąłem, słuchajcie. Bo to ma być A, muszę pamiętać o tym, o tej A. Dobra, biegnij tam, gościu. Myślę, że się uda. Aj, mnie zrobił, ale mnie zwinął. A, tutaj trochę. Dobrze. Lecimy. Ej, ale mnie skosił. Halo, sędzia. Sędzia, co robisz? Lol, gdzie on zagrał? Dobrze. Aj, szkoda. Szkoda. No czemuś go nie przeatakował, kolego? Dobra, lecimy. Lol. Ale ostro grają. Dobra, lecimy. No nie tam, Jezu, mylą mi się, słuchajcie, ten sterowanie. No, pierwsza połowa za nami. Dobra, grajmy. Odbierz mu piłeczkę, pięknie. Aj, nie mogłem mu wziąć tej piłki. Dawaj. Mhm.
Muszę tu jakąś bramę strzelić, to tak być nie może. Gościu, wstawaj, że. Ale oni koszą. Ten sędzia to w ogóle jakoś ten. Jezu, przestrzelił. Dobra, zmieńmy naszego gościa. Kurka wodna, no. No i ciężko się gra. No, serio. Dobra. Ale lipa. Ale mnie atakują. Biegnij, gościu. Brama. Kurde. I koniec, remis, niestety, słuchajcie. Ajajaj, szkoda. Szkoda, szkoda. Jesteśmy na której pozycji? Szóstej dopiero. Now we play couple match. Ok, tu jakieś obiektywy są, nie? Spoko. Ale będziemy musieli szukać jakby drużyny. 62, tu jest Disney jakiś. O kogo my potrzebujemy? Na pewno CB, jakąś obronę by się przydało. Ten ma co? 57. To jest goalkeeper, CF. Tego byśmy kupili, co? Za tego może. No. No i dobra, słuchajcie, na zakończenie Ice Cream Incorporation. Możemy robić lody, z tego co widzę. Trochę tej białej. Tak. Gierka bardzo prosta. Możemy sobie lodziki tutaj robić. Bez skojarzeń oczywiście. Dobra, ok. Wow, 91% dopasowania. Dobra, pani sobie tu weźmie loda. Dostaliśmy, ok, troszkę monet. A, mogę tutaj, patrzcie, wydawać pieniądze i ulepszać sklep jakby. Zmieniać jego wygląd. Fajnie, fajnie. Dobra. Mango teraz. Raz, dwa, trzy. Takie zawiasy powinny być. Do tego... Aha, tutaj tylko jeden kolor jest z tego, co widzę. Ciekawe, ile monet za to dostaniemy. 195, nieźle. No i oczywiście reklamy. Słuchajcie, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.